Moi drodzy, Północna TV odwiedziła dzisiaj pływalnię w Kolbudach. No wrażenia niesamowite. Testujemy. Także słuchajcie, nie będę przedłużać, tylko wskakuję do wody. Do zobaczenia na pływalni. Historyczny dzień w gminie Kolbudy. Jest piękna, słoneczna pogoda. Jesteśmy na basenie. Nowy obiekt, który właśnie przed chwilą otworzyliśmy dla mieszkańców. Byli już uczniowie ze szkoły z Pręgowa, teraz są uczniowie ze szkoły z Bielkówka. Za chwilę będą z Kolbud, a od poniedziałku będą cyklicznie już wszystkie szkoły uczestniczyły na zajęciach. Ale przede wszystkim to jest obiekt wielofunkcyjny, który ma duży basen sportowy, 25-metrowy. Jest ten basen, który za mną jest taki do nauki pływania. Jest też jacuzzi, brodzik dla najmłodszych. No i strefa spa, czyli duża sauna, mokra i sucha, ale jest też strefa relaksu, gdzie jest grota solna, więc jest obiekt naprawdę, który będzie służył tutaj, mam nadzieję, przez wiele, wiele lat. Obiekt jest naprawdę piękny, ale jest też bezpieczny i możemy być dumni, że taki obiekt powstał w pierwszej gminie wiejskiej na terenie powiatu gdańskiego. Rozpoczęliśmy zajęcia na basenie, zaczęliśmy zajęciami dla naszych dzieciaków. Radość ogromna, że wreszcie po tak długim oczekiwaniu mamy basen. Oferta oczywiście będzie się rozwijać. Basen będzie otwarty od dzisiaj, od 13 dla wszystkich mieszkańców, a już wkrótce zajęcia dedykowane i dla seniorów, i dla osób z niepełnosprawnościami, i nauka pływania. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Jeżeli chodzi o cenniki, mamy bilet normalny w wysokości 20 zł, bilet ulgowy w wysokości 17 zł, natomiast też mamy różne ulgi. Ulgi dla dzieci, ulgi dla seniorów. Dzieci do 3 roku życia mają wstęp bezpłatny. Są też zniżki na kolbudzkie karty dużej rodziny oraz na kartę mieszkańca. Od kwietnia planowane są również różne usługi, takie jak nauka pływania, aquafitness, zajęcia na deskach słup. Będzie też dużo różnych zajęć dla seniorów. Zajęcia rehabilitacyjne również są w programie. Także serdecznie zapraszamy i widzimy się jak najszybciej. Szybciej. Wrażenia fantastyczne, fajne. Woda przede wszystkim, to co lubią dzieci i czego brakowało nam przez dłuższy czas. Także myślę, że super sprawa. No i cieszymy się, że to jest na terenie gminy i możemy korzystać z basenu, a przede wszystkim dzieci. Polecamy również zobaczyć tłumy na turniejach FIFA 22 w Kowalach i Kolbudach oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału, a jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w 3 kubeczki.